Rzeczywiście byłem w sporze z Aleksandrem Ciosem, bo ja powiem tak, ja bardzo niechętnie w ogóle podpisuję apele zbiorowe, bo niechętnie się podpisuję pod cudzymi tekstami, ale ten uznałem za tekst, który ma po prostu mylnie sformułowanego adresata, bo adresowanie żądania w stronę prezydenta Dudy, który w swoich konstytucyjnych i ustawowych uprawnieniach nie ma żadnego, nie może po prostu podjąć decyzji o przekazaniu śledztwa konkretnemu prokuratorowi. No jest, jeżeli ten apel byłby skierowany do nowego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, to tak, bo to jest osoba, która może podjąć taką decyzję. Natomiast stawianie Andrzeja Dudy w sytuacji poniekąd podbramkowej jest... Znaczy, no, czepianie się, możliwość przyczepienia się do prezydenta Dudy, że nie zwrócił śledztwa Andrzejowi Witkowskiemu, dla mnie jest słaba. No bo po prostu nie mógł, nie ma tego w żadnej kompetencji. Podparłem rzeczywiście apel AKO, który był już zaadresowany prawidłowo. Czy jesteśmy w stanie, znaczy prokurator Witkowski jest w tej chwili tuż przed stanem w spoczynku. Ja musiałbym sobie zerknąć do ustawy, jak ustawa nowa to reguluje, bo nie znam na pamięć tego rozdziału poświęconego przechodzeniu prokuratorów w stanie w spoczynku, więc wolałbym się w tej kwestii nie wypowiadać, mając pewnego rodzaju deficyt wiedzy. Natomiast no, ja jestem przekonany, że IPN wciąż może, pion prokuratorski IPN-u wciąż może to śledztwo prowadzić skutecznie i doprowadzić do wyjaśnienia tej śmierci. Andrzej Witkowski nie jest jedynym prokuratorem, który ma takie zacięcie do prowadzenia śledztw. W Polsce jest jeszcze kilku dobrych, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu dobrych prokuratorów, którzy byliby w stanie to śledztwo poprowadzić skutecznie. Może należałoby je wynieść z IPN-u i przeprowadzić je do pionu przestępczości zorganizowanej w prokuraturze krajowej, ale też nie potrafię w tej chwili o tym przesądzić.